Norweżki od początku sezonu widać, że zastartowały ostro. Widać było, że były świeże, dynamiczne. I tutaj Justyna na początku była, no, przegrywała nawet całą czwórką tych Norweżek. Natomiast ze startu na start było lepiej, to wiedzieliśmy. I wiedzieliśmy, że na Tour de Ski powinna być ta dyspozycja już na najwyższym poziomie i ona rzeczywiście przyszła. Natomiast to jej przygotowanie objętościowe, bardzo poważne, od wiosny aż do jesieni, spowodowało, że ona jest w tej chwili świetnie przygotowana do tego typu najtrudniejszych prób i to pokazała. No i moim zdaniem wytrzyma do końca sezonu, bo tak jest naprawdę dobrze przygotowana, ten trening objętościowy robi swoje i w związku z tym dalsza walka o kryształową kulę mimo straty do Bjergen ma sens i wydaje się bardzo realna i możliwe do osiągnięcia, ta czwarta kryształowa kula. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to motoryczne, fizyczne, a to decydowało na ostatnim etapie w tym biegu pod górę, czyli ta czysta wytrzymałość i siła, moc zawodnika, prawda, no to było rzeczywiście doskonałe u Justyny. Justyna z trenerem przygotowywali się objętościowo do samych startów, do pierwszych startów Pucharze Świata. Dlatego te pierwsze Puchary Świata nie wyszły najlepiej, bo jakby zostały rozpoczęte z marszu. Natomiast potem metodą startową, gdzie się startuje, a między startami realizuje lekki trening podtrzymujący, to mechanizmy fizjologiczne się odwracają i zawodnik z takiego trochę przymulonego, takiego zwolnionego, staje się coraz bardziej żywy i dynamiczny. To jest niesamowite zawody, bo to się raz odbywają takie zawody i myślę, że o tym już co najmniej pół roku naprzód każdy zawodnik i zawodniczka myśli, że tam trzeba będzie na górę wybiec, prawda? Tam, gdzie ludzie zjeżdżają na dół, tam się biegnie do góry, no pięknie, jak się da. Kąty nachylenia tego stoku, no, są bardzo duże, w związku z tym no, trzeba naprawdę morderczego wysiłku, żeby się tam wdrapać na górę. No i tutaj Justyna tą pokazała to swoje przygotowanie lepsze właśnie na tym dystansie. Bjergen, która generalnie wykorzystuje szybkość, dynamikę i swoją technikę na innych dystansach, tutaj nie miała szansy. Tu jest bieg pod górę i się liczyła tylko siła i wytrzymałość. No i w tym elemencie Justyna pokonała Bjergen w pewnym momencie. Oderwała się od niej i Bjergen nawet nie próbowała podjąć rywalizacji. Od samego początku trzymając się za Justyną i starając się ewentualnie liczyć na jakiś przypadek, na jakąś słabość Justyny, no na to niestety do tego jednak nie doszło i Justyna bezapelacyjnie wygrała.